Hej, cześć, siema do was wszystkim, gdzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wbiło południe. A my zmierzamy powoli w kierunku tej głównej placówki, tego głównego centralnego obozu w Afganistanie, jak mapa określa. W środku dnia, co troszeczkę utrudnia składanie. Jestem troszeczkę przesunięty względem tego, jak zakończyłem odcinek, ponieważ no, przyszło mi paru kolesi i trzeba było ich zdjąć. Tak więc... Analysis complete. Musiałem sobie poradzić. No, to teraz uwaga. Co się stało? Nie wierzyć, co się stało. Musiałem odejść na chwilę od kompa. Kiedy wróciłem, okazało się, że mój kontroler się rozłączył. I nie chciał się ponownie włączyć. Nie dlatego, że zdechł on, nie, ponieważ był przeze mnie wcześniej aktywowany. Więc, co się stało? Ja, żem se wziął, próbowałem myszką normalnie na myszce klawie, próbowałem wziąć, przełączyć se. Więc próbowałem na myszce wyłączyć, no wiecie, tak normalnie wyłączyć tego, nie? Wyłączyć tamte powrót z tego. I jak to gra potraktowała? Nie jak wyjście z menu tego pauzowego. Nie, gra to potraktowała. Ponieważ jeszcze w międzyczasie mnie rozłączyło. Z internetem. I chciałem najpierw włączyć internet, po czym wyjść. A gra potraktowała tak, jakbym wcisnął trzykrotnie restart. Czytaj. Potwierdził monit o rozłączeniu, o czym kliknął restart od checkpointu i potwierdził ten restart. Także zajebiście. A wiecie, gdzie już byłem? Po tym, jak stwierdziłem, że już no nie ma co, nie uda mi się poprawić nijak wyniku za tę misję, to stwierdziłem, a rozwalę sobie ten śmigłowiec, więc rozwaliłem go, on się rozbił gdzieś tam, ja już tam się miałem za te... Tam, gdzie są kontenery. Gdzieś tam, albo gdzieś bardziej z tej strony, ale gdzieś są tam kontenery. Miałem się zabierać za ich wysyłanie do bazy. Ale gra stwierdziła, że się od checkpointa zrestartuje i cały ten progres poszedł w pizdu. Także nie ma co. 20 minut w miarę okej układania sobie rozgrywki poszło się właśnie hen dłużej. Teraz tak. Uno. Dos. Tres. Pierwa niewiara.
Ja strzelam, że ocena za tę misję będzie wynosiła od E do D. Ale raczej prawie na pewno będzie wynosiła E. Jest ok? Nie. Beznadziejnie. Tego nam się nie chce sprawdzić. Dobra, miejmy ten śmigłowiec i polećmy sobie po tej stronie. Jakoś zdjąłem kolesia, który miał sprawdzić prąd. Z jakiej racji o tym? To jest czwarty raz z rzędu, jak dostaję monit o tym. A ja nie wiem dlaczego. Też nie wiem dlaczego ten posterunek się przejmuje, skoro ja nie jestem nawet... Czy tam ten punkt kontrolny, skoro ja nawet nie jestem w jego może jestem w jego pobliżu, ale... Nie mam bladego pojęcia, dlaczego dostaję punkty za przejęcie go, skoro nie zrobiłem wiele, aby go przejąć faktycznie. Do wzięcia. Tutaj, przeładowujemy. No i czekam aż zleci mi tutaj mi zrzut. Że te ziomeczki nie znajdą tamtego śpiącego, bo wtedy się drobny alarm zniesie w tej bazie. Co jak co, wolałbym tego uniknąć. Bardzo ładnie. Nawet na statystyki nie patrzę. Wiedzą o mojej obecności, tak więc adios. Jeszcze wiecie, mógłbym mi teraz, wiecie, sprzedać kopa, rączki do góry, ale prędzej czy później ktoś tu podejdzie, a to wiąże się z faktem, że podejdzie, każe im wstać. Oni wtedy zaczną normalnie się zachować jak żołnierze, wzniecą alarm i będą mnie szukać, a tak przynajmniej mam to. A potem ewentualnie wyprosili swoim. A obecnie mam tyle przy sobie gotówki, że takimi wypierdkami nie muszę się w ogóle martwić. Tutaj przybyłem po coś kompletnie innego. Właśnie no, dla zasady to przybyłem po kogoś, ale jak mogę ich skroić z absolutnie wszelakich zasobów, jakie tu mają, no to... Bonów. Tam jest snajper. Muszę uważać. Wyciągnąć pistolet z tłumikiem, a nie miny. C4. Dobry. Bardzo dobry. Tu jest po tej stronie. Zbieramy szybko tego ziomeczka. Beznadziejny. Ten pilnuje tutaj wejścia. Jest snajper. Okej, czyli zakładam, że w tym miejscu, aż tutaj znacznie postawię. W tym miejscu, ogólnie, tam pewnie będzie Huey. Czyli tam pójdę później. Bo, co jak co, ale skrojcik z zasobów wolę bez gościa, którego będę musiał niańczyć. Jezu, jak mnie to irytuje. Przejdź od razu z lornetki do celowania i mi to czasami ten znacznik postawię.
postawi. Bez sensu. Tutaj trochę jasno. Powiem, że dałoby się znaleźć. Źródło prądu. I je wyłączyć. Dobra, kasetę nie zabiorę, ale plakat jak najbardziej. Ten. Jest ok, mogę to wziąć. Tego też nie usłyszał, także spoko. No, oczywiście, że musiał się obrócić o prawie 180 stopni. Nie? Ten co, na niego nakrzyczał po prostu, czy sprzedał mu jakiegoś strzała? Gumą w dupę. Nie? Tego raczej już nie będziesz potrzebował. O, kontener z paliwem, to się bardzo przyda. O, tak samo jak ten ziomek się bardzo przyda. Dobra, tu jest coś oznaczone, ale to jest broń, czy... Jest... Kontener z materiałami. Ale nie wiem, co jest tutaj zaznaczone. Jak na szaro, to najczęściej są jakieś bronie. Może tutaj nie bardzo mogę wejść. No broni bądź pojazdy. Ale nie zmienia to faktu, że nie mogę tu wejść. Ktoś mnie nie widzi, ale ja go widzę. I sprzedaję mu właśnie pięknego heada. Turbo wygłośnionego tu. Nie, ktoś tutaj ściana, to są niestety. To by trochę lipa, jakby się tutaj nie był sam, nie? Bo to bym się nieźle podłożył, ale na szczęście był sam. Tak więc nie ma się czym przyjmować, tylko zabierać. Każdy kolejny. Kontener. Z zasobami. Teraz to jest jaki? To jest czego kontener? Come on, metal, really? Wiem, że się na coś lepszego załapię. Ale a propos miejsca z prądem, to właśnie zlokalizowałem. Ciekawe, czy też to przyjdzie sprawdzić w sumie. O, wyłącz. Okej, no kilku to zaalarmowało. W ogóle, fun fact, ja już ten odcinek nagrywam, uwaga, 1,5 godziny. Tak więc, zde. Tutaj też, patrzcie, pełno pojazdów, ale magicznie wszystkie są na jakichś takich blokadach i nie mogę ich zabrać. Co z tego, że to nie ma absolutnie żadnego sensu? Wyglądasz? A do Intela, to spoko. Pięknie. Nawet nie zdążył powiadomić przez krótkofalówkę nikogo, a więc... Żaden kolejny żołnierzyk nie powinien się tutaj pałętać. Bez nadziei, ale zanim jest kolejny kontener.
No i super, akurat by się skończył. Nie dawaj na ten kontener. Bo ten kontener w sumie zaraz zniknie, więc. O! Lepszy kontener z paliwem, to mi się podoba. Nie wiem, czy to nie są te. To jest diament. Nie, to myślałem. Zapłać za tłumik. To już tam chęt do życia amunicji, ale tłumik najważniejszy. Logicznie goście oczywiście tego uniknął. Zda. Ja w ogóle na tanym wyjebaniu do nimi idę, nie? Pięknie. Wklewa. Już zachodzi o kpinę. Znowu? Za co? Jak dla mnie akurat powinno być coś takiego, że jak załatwisz jednego, bynajmniej jednego albo dwóch na ten trybie refleksu, to ci się zwraca koszt, w sensie te punkty się zwracają za to, że ten typ się striggeruje. W miarę. Beznadziejny, ten jest beznadziejny. Chybani. Też tego nie mam. Wizji przysłowiowej. Czy tam jakiegoś skilla ten sobie wziął? Tylko dlatego skilla, bo jeśli jest to coś, co może mnie ulepszyć moje aktualne zdolności w bazie, no to ja jestem za. Zajebiście. Tak się prawie, żeby stawić pod lupę. Szybki reloading. Oni się tutaj pobudzili, czy wyzwali support? Jest tam ten sniper, a ten sniper miał dobre statystyki. Więc z chęcią go sobie... do bazy, ale może lepiej przejdę w sposób niezagrażający upadku na około 20 metrów i pewnej śmierci. Nie? Okej, to nie do końca ten snajper, ale najważniejsze, że ma dobre statystyki. Przynajmniej ma. Pani, o, zaraz się burza pieskowa pojawi. Tak, więc ja jestem za. Sprawdźmy, jest. O, wow, okej. Dobra. Teraz czuję się trochę zawiedziony. O, dobra, może tutaj. No, to może jakiś taki hangar zamknięty, że tam go przytrzymuję. Że właśnie jak jest zamknięty, to jak się tam dostać. To jest ten problem, nie? To jest dobre. Lepszy kontener na takie, powiedzmy, premium materiały. Precious. 500 w jednym. To się rzadko zdarza. O, czy tędy?
proszę. Tak łatwe, a tak ciężkie do zauważenia. Jakby to jest to wejście? Chyba tak średnio, jak tak patrzę. O, ale są to jakieś materiały przynajmniej. No, tu jest pusto, ale zobaczmy. No to, czyli w takim razie on będzie w tym miejscu. Prawie zgadłem. Prawie zgadłem. Wyjście po tej stronie, czy po drugiej? Wylatujemy, jak z tym przyszliśmy. Chyba. Wyjście teraz zgubię normalnie. To pomyślę, nawet nie jest dużo. O, wyjście, dobra. Ok, czyli muszę do tego trzeciego takiego pomieszczenia przejść, gdzie jeden magazyn jest ok, jest po prostu dosłownie magazynem. Tutaj jest taki drugi, powiedzmy, magazyn, ale ten jest dosłownie rozwalony. A w trzecim magazynie, no nie ma bata, musi być Huey, bo jak nie będzie go w tym magazynie, no to ja już nie mam pomysłu, gdzie mogę się kogoś. Noki. Co jest? O! Chyba jest, bo jest kastenka. Nóżki mu naprawili. Albo sam sobie naprawił, też opcję. Are you? Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Okay. No, można i tak. So, ja się spodziewałem czegoś kompletnie innego, nie? Ale... Walker Gear? Tak się nazywają te maszynki? Walker Gear. No spoko. To co, Ameryk? To jest kolejna rzecz, którą mogę zgarnąć do bazy. Plus to mogę chyba zgarnąć za darmo, więc czemu by nie? Stary, nie miałeś sam co tego ściągnąć z głowy? Gościu, na serio myślałeś, że to przejdzie.
No nie powiem, ciekawa maszyna. Nawet taką łapkę ma? Okej, należy się na tym ruszać. Bo mam działkę Gatlinga tutaj. Ciekawe. Mogę tam biec? Dobra, jest to jakiś sposób wyjścia stąd, nie? Plus? Dobra, jeszcze szybki zeskok. Po drugie, gleba. Nie, ty wracaj tu, ty tu. Bum. Radar zniszczony. Na szczęście nie jest znowu odtwarzana ta kwestia. Bo mnie chyba szlak trafił. A w ogóle był cel, żeby trzy te walkgeary zekstraktować, spoko. Jakiś dispatch jest wolny? Sprawdźmy. To coś jest wolnego, tak. Ja, coś nieco jest zgarnięte. Tyle pupa. Dobra. Zniszczyłem radar, tyle dobrego. Przynajmniej wiecie, będę miał więcej możliwości lądowania. Chryste, ja tu co nie godzinę jak mniej więcej wycinę z tego nagrania. To jest porobane. Okej, a to co? What the fuck? Co to? Znowu to coś? O, siema! Okej, takie pytanie. Co ja mam z tym czymś zrobić? Bo chyba nie powiecie mi, że ja mam... Nie powiecie mi chyba, że ja mam teraz z tym walczyć. Ile to ma z 20 metrów?
To jest ogromne! Dobra, zabieramy to przy okazji. Ha, łatwo powiedzieć, wiesz? O, zajebiście, jeszcze do mnie będzie strzelało. Jakimś cudem jeszcze trafiło? Trzy razy. Coś czemu ja nie mogę biec szybciej? O, chciałbym się schować, wiesz? Czyżby mi się udało go właśnie zgubić? To jak pole się trochę bliżej tutaj się przyczaić. Okej, okay, idzie powoli w moją stronę. Helantropos. Ale on tu idzie, czy... Wydaje mi się, że chyba znalazłem. Co on wystrzelił właśnie? Jakieś sądy? Boże, kurna. Kogoś podejść bliżej, nie miałem okazji. Okej, albo to była sonda, albo namierzana mina. Ja pierdzielę, i co? Czy to jest za... To jest, znaczy, ludzie, Metal Geary chyba są zasilane jakimiś ładunkami... atomowymi, tak mi się wydaje. Nie ma mnie tu. Nie mam mnie tu. Spokojnie, robociku, robociku. Nie widziałeś mnie. On niby jest oznaczony, ale w sumie się nie pojawia przez ściany. To jest drobny problem. Nie idź tam do bazy, co? Ale do bazy, a nie bliżej mnie. Czy jest nic prawie nade mną? Osi! Ale widzi mnie? Czy nie? Nie wiem, widzi mnie czy nie? Się zgubiłem teraz. Nie, nie widzi mnie. Czyli po prostu walnął sobie w gleb, w ziemię tak od niechcenia. Od niechcenia. Oj, no, z takich dolni. Jezu, ale on sobie w durnym miejscu teraz stoi. Ta pozytywną przysługę i weźcie stąd róż, co? O, 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 bardzo ładnie. No, tam. Tam, 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 tam. Tam idź. Tam idź. Do bazy. W stronę punktu G. Okej, skanuję teren. Ja się autentycznie boję teraz ruszyć, nie? Żmotnął sobie, co teraz? No i co? Bardzo ładnie. Idź sobie. Idź sobie.
Co byś tak się kręcił ciągle? Nic sobie! O! Ja zaopierdolę. Okej, ale walę w drugą stronę. Co ja mam zrobić, bo on się zdruszył? Ja muszę iść tam! No co ty nie powiesz, Miller? Wiecie co, patrzę na tego mecha, ja nawet nie chcę wiedzieć, ile on musiał kosztować pieniędzy. Stary, przed czymś takim ciężko jeszcze się schować, wiesz? Ja nie wiem, kto jest w głupszej pozycji, ja czy on? O, dobrze. Może w końcu uda mi się go obejść. Spokojnie. Najlepsze jest to, że on wali w tą ziemię tak po prostu. Na oślep. On nie wie, że ja tu jestem. Więc ponawia operację. Jest jakiś mocniej, czy ja się mogę jakoś tam schować? Nie bardzo. Ty, co to jakieś czarne skały? Okej, skanuję teren. Dobra, lekko obrywałem, ale nie zorientował się, że mnie trafi. Gdzie ma głowę? Gdzie ma głowę? Obracaj się, co, kochany? Próbuję ci przemknąć za plecami. Dobra, tam gdzie ma takie zahaczenia przy palcach, tam ma głowę. Według mnie tam gdzie ma kolce, nie? Zwróconego. Dobra, 70 metrów od lądowiska jestem. Dobrego. Cichaczu. Cichaczu, on zaraz mnie zobaczy, zaraz mnie zobaczy, zaraz mnie zobaczy! Teraz... Ja patrzę na tego bota, ja się nie dziwię, że coś takiego jest zasilane autentycznie ładunkiem atomowym. Ile to coś musi żreć energii, żeby stawiać chociażby jeden krok? A co dopiero mówisz tutaj o systemie jego uzbrojenia? Więc my jak na razie widzimy tylko, że lubi sobie grzmotnąć w ziemię. O, super, dzięki, fajnie, że mi teraz taki monit walisz, bro. Czy sobie walnąć w ziemię, coś poskanować? I wystrzelić sondy, które ewentualnie wybuchają. Ja musiałem podejść tak co najmniej jeszcze z... 3 metry bliżej, żeby ten śmigłowiec się opuścił. Albo ten Metal Gear musiałby sobie stąd odejść. Ej, dawaj test. Dobra, nie, jednak nie będzie testu. Ten bot jest świadomy mojej obecności tutaj, tak samo jak ja wiem, że on wie o mojej obecności. Więc nie zadziała ta fajka.
Jakby nikt totalnie nie widzi tego z odległości, nie wiem, plus minus pół kilometra? Że coś takiego sobie tutaj po prostu chodzi? Domyślałem się. Jakie lose the enemy, że on nie wie, że ja tu jestem. Konkretnie w sensie. O, 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 o. Mniej to bliżej pułap. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pię, chodź tu. Gdzie jest? Tam jest. Jest, udało się! O Jezus! Ile kampienia się przed tym botem. Dobra, spieprzamy stąd. No, albo i nie. Prawie. Dawaj w kokpit! Jezus! Milimetry chyba w zasięgu, od zasięgu tego zamachnięcia byliśmy, tak mi się wydaje. Czego się spodziewałeś, doktorku, że nagle ci rękę uściśnie? What? Jak on tak tym śmigłowcem leci? Widzieliście, on normalnie leciał w tym. Tak idealnie w pionie śmigła. No, ja chicken odblokowany. Extraction arrived at mother base. Wow, dostałem B? Serio? Półtorej godziny tą misję rozgrywałem. Według z tego zegarka. Oczywiście za czas dodatkowy 0 punktów. Nie dziwię się w ogóle. Ale ja dostałem za to B. O, no enemy combat alerts. No, to jestem akurat w szoku, bo sądziłem, że refleks od razu się za to zalicza. Ale najwyraźniej nie. No dobra, lecimy dalej. No, jestem turbo na minusie, jeśli chodzi o wydatki w tej misji. Teraz sobie mam też dość ten. Dość drogi sprzęt, więc też nie powinienem się tak bardzo dziwić. Dobra, to znamy. Jakaś kascenka może? Nie, żadnej. A jednak! O, jakieś przesłuchanie chyba. A to znaczy jest ocelota. Który ponoć jest mistrzem przesłuchań. Why do you suspect me? What did I do? I'm on your side. What about him? Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor snake. What's that? More truth serum? No. Stronger truth serum. Oh, please. Please keep me here. I need protection. Ah! Ah! Oh. Oh.
Wiecie, tylko że serio istnieje coś takiego jak serum, prawda? I naprawdę działa. To nie jest fake, naprawdę istnieje serum, prawda? I ono naprawdę działa. Okej, to dość brutalna metoda przesłuchania. Że mu nie urwało nogi, to jestem w szoku, nie? Znaczy wróć, nie urwało, jak żurawiowi mu jej nie wygięło w drugą stronę. Truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as 6 hours ago. I had no idea the nuclear inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do that research after the attack. Do you think he had a hand in it? I do. There's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa? What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. That Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. O, takie coś w ogóle istnieje? Meaning it's not just another nuke. Jaka broń może przewyższyć Metal Geara? Który, z tego co się sprawdziłem przed chwilą na Wikipedii, jest chodzącym, jednoosobowym, sterowanym przez człowieka bądź przez SI, 20 lub więcej, parometrowym czołgiem nuklearnym. W sensie czołgiem zasilanym przez ładunek nuklearny. No chyba jak tu można przewyższyć coś takiego? Specjalny wolontariusz. A plus plus. Nice. Kolejna. Elitarny żołnierz. Dobra, pomij to. Sprawdzam. Przecież wiem, kogo zabierałem. No. Dobra, coś jeszcze? No, wrzucił mi od razu na tą. Fajnie. Dobra, dzięki za info, Miller. Czyli co, kolejna misja nas przenosi do Afryki?
Czy jak? Dobra, czy ja mogę sobie walnąć jakąś rozbudowę? Okej, mogę zrobić snajperkę, która zabija. Lepszą wersję tej, tylko właśnie zabijającą, ale średnio mnie to jara. Ja pierdzielę, jeszcze to jest bez tłumika? No ludzie! Gdzie jest usypiacz z tłumikiem? Ja tu tyle pakuję, myślałem, że ostatnie to jest, wiecie, maksymalne przybliżenie z tłumikiem, a nie coś takiego. Trochę mi nie powiecie, że tu jest tłumik, albo tu. Z usypianiem. Najgorsze jest to, że jak tego nie wyprodukuję, to nie będę wiedział. Dobra. To później. Czy mogę jakoś ulepszyć helikopter? Co tam było? Ja nie mogę, te niskie levele. Halo, pokaż mi logi, ale to już. Nie kasety kiedy indziej. Logi. Co? Jakie walki wybuchły między tym... między personelem. Dlaczego? Już drugi raz mi coś takiego wyskakuje, nie wiem czemu. Jakby wydaje mi się, że morale mam wysokie. Albo, dobra, może nie wysokie, ale bynajmniej taki średni. A, jest jeden nowy. Okej, trzeba miny zniszczyć. Misję. Jest. Angoli! Ciekawe rozmowy o Quiet, co mnie urządzają. Dobra, no to co, ja wezmę śmigłowiec, kończę odcinek. Jezu, ale on będzie do cięcia. Tego mogę być bardziej niż pewien. Ale co? Śmigłowiec zaraz przyleci, ja do niego wskakuję. No a my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym... z tego co wynika, udamy się do Afryki. A konkretnie do Angolii. No nieźle. To bliżej pułapi lecimy. Plus za dwie misje prawdopodobnie już się Quiet odblokuje. Coś, bo nie wiem, czy na 14 misji dochodzi, czy po 14. Ej, mam nadzieję, że wy 14. Dobra. My odlatujemy, ja się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym, jak już powiedziałem chwilę wcześniej, udamy się do Angoli. Tutaj taki parszczek biały kolorek sobie ustawiłem dla bazy. Myślę, że fajny.